Adam Jarubas, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Rzeczypospolitej, odwiedził Wadowice. Krótki pobyt w naszym mieście rozpoczął od zwiedzenia Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Gościa oprowadzał proboszcz ksiądz Stanisław Jaśkowiec. Adam Jarubas najpierw pomodlił się przed obrazem Najświętszej Marii Panny. Następnie udał się pod chrzcielnicę, a w kaplicy Jana Pawła II ucałował relikwie, po czym wpisał się do księgi pamiątkowej. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem świętego Jana Pawła II odbył się krótki briefing. Państwo, bardzo serdecznie na konferencji prasowej wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Adama Jarubasa. Witam również prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Małopolsce Andrzeja Kośniaka-Kamysza. Dzisiaj kandydat Adam Jarubas rozpoczyna kolejną już z wizyt na terenie województwa małopolskiego. Jesteśmy tutaj w Wadowicach, w miejscu symbolicznym. Oddaję głos panie marszałku, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Tutaj dzisiaj, tak jak kolega przed chwilą powiedział, rozpoczyna się wizyta na terenie Małopolski. Tutaj też, jak w 1999 roku powiedział nasz wielki Polak, święty Jan Paweł II, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i kapłaństwo, i teatr. Dla mnie tą przestrzenią taką, w której wszystko się zaczęło, jest samorząd terytorialny. Tam, gdzie zdobywałem pierwsze doświadczenia, najpierw jako radny powiatowy, później jako w kolejnych kadencjach samorządu wojewódzkiego, dzisiaj trzecią kadencję jako marszałka. Zaczęło się wszystko to, co za rekomendacją Polskiego Stronnictwa Ludowego doprowadziło do tego, że dzisiaj ubiegam się o urząd prezydenta. Jest to dla mnie największe wyzwanie życiowe. Przyjechałem dzisiaj tutaj do Wadowic, żeby rozpocząć właśnie, umocnić się też w tym postanowieniu i w tym przekonaniu, że walka o to, aby Polska była krajem wspólnotowym, żebyśmy łączyli, a nie dzieli, ma sens, że to wielkie przesłanie o solidarności właśnie Jana Pawła II, o solidarności rozumianej jako bycie jeden z drugim, a nie bycie jeden przeciw drugiemu, ma głęboki sens i również w życiu politycznym takie postawy powinny być obecne, czy dominować. Bardzo żałuję, że jednak bardzo często w tym życiu publicznym próbujemy szukać tego, co nas dzieli, a nie łączy. Stąd ruch ludowy w swojej nauce, w swojej myśli państwowej zawsze do takiej zgody, do takiej misji państwowo-twórczej nawoływał. Dzisiaj rozpoczynamy wizytę w Małopolsce, tutaj w regionie szczególnym dla Polski. W regionie jednym z najbardziej dzisiaj dynamicznie rozwijających się. Ale chcę zwrócić uwagę dzisiaj na ten wielki zasób dziedzictwa kulturowego tego regionu. Tutaj są groby królów Polski, tutaj urodziło się wielu znakomitych Polaków, wielu twórców, poetów, pisarzy. I dzisiaj chcę zwrócić uwagę na jedno też z ważniejszych zadań, jakie powinien pełnić prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, będąc takim orędownikiem i osobą, która dba o dobre imię Polski. Stąd chcę zwrócić uwagę na to, że nie powinniśmy przechodzić zbyt łatwo nad takimi wydarzeniami, jakie mają miejsce dzisiaj na Litwie, gdzie polskie rodziny, rodzice polskich dzieci, które uczą się w szkole średniej imienia Syrokomli, tam się uczy prawie 900 dzieci.
dzisiaj zastanawiają się, czy ta szkoła zyska akredytację, czy szkoła, która naucza w oparciu o wartości katolickie, chrześcijańskie, naucza w języku polskim, będzie mogła dalej działać. Takie sprawy są bardzo ważne również dla nas, Polaków mieszkających w tych granicach Rzeczpospolitej. A i powinniśmy się upominać, aby mniejszości polskie w innych krajach miały godne warunki do tego, żeby móc uczyć się o polskiej kulturze, uczyć się w języku polskim. Szanowni Państwo, jeśli macie jakieś pytania, bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Bardzo Państwu dziękujemy. Prosimy o śledzenie dzisiaj na dalszej trasie. Adam Jarubas zwiedził też Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. A na plebanii, gdzie zaprosił go proboszcz Wadowickiej Bazyliki, zjadł papieską kremówkę.